Hej kochani, witajcie na naszym kanale, witajcie po pykonie, urlopie, LCTI. Masakr się ciężki były te ostatnie tygodnie, więc nie było w zeszłym terminie filmu, pykonowe prelekcje, które dzięki Bogu udało nam się was uploadować, więc możecie dać znać, jak wam się podobało. A tymczasem wracamy w tryb recenzencki i przychodzimy do was wreszcie z recenzją, bo dawno nie było. Tak, i rozmawiamy sobie dzisiaj o tej perełce, którą przygarnęłyśmy do naszego domu. Mm-hmm. Jest naszym nowym, najnowszym dzieciątkiem i bardzo się chyba z tego powodu cieszymy, mam nadzieję. I mam nadzieję, że również wy też będziecie się z tego powodu cieszyć, że będziecie mogli ją w końcu przeczytać. No i co? Generalnie, jeżeli chodzi o historię Rozproszonego Światła, to poprzednia powieść autorki, czyli Malin Delow, została już wydana w Polsce jakiś czas temu. To jest Ostatnie noce w klubie Telegraf. Tutaj między innymi też ukazana na skrzydełku. I tak się złożyło, że obie w sumie miałyśmy tę książkę na radarze i otrzymałyśmy ją w przesyłce PR-owej od wydawnictwa, ale koniec końców jakoś się tak nie złożyło i się za nią nie zabrałyśmy. No więc gdzieś ta ciekawość dotycząca jej kolejnej powieści była, można powiedzieć, dwukrotnie większa niż może by była po przeczytaniu tej pierwszej książki. Tak, bo czaiłyśmy się na pierwszą, nie dałyśmy rady, nie zdążyłyśmy, trochę o niej zapomniałyśmy, a potem wyszła druga, to było takie, nie no dobra, no to tą już trzeba przeczytać. Jak już kolejna wychodzi, no to jakby już teraz, nie, naprawdę nie możemy zostawać w tyle. No tak, tym bardziej, że nie znamy stylu Malin Delow, nie wiemy dokładnie jak ona pisze, jaki typ historii prezentuje. Jak się domyślacie, no jest patronat, więc się podobała. Powiem oczywiście w tym filmie dlaczego. I apetyt na tę pierwszą powieść wzrósł, myślę, znacząco. Tak. Tym bardziej, że Malin Delow jest bardzo utalentowaną pisarką, o czym będziemy mówić. I te jej książki, które nawet są kwalifikowane właśnie do powieści młodzieżowych, są jednak zupełnie inne niż większość young adultów, które otrzymujecie, które czytacie. No ale z biegiem tego filmu mam nadzieję, że wam wyjaśnimy dlaczego i o co tutaj chodzi. Więc tak, gdybyśmy się mieli skupić tylko i wyłącznie na aspekcie fabularnym Rozproszonego Światła, no to jest to dosyć generalnie prosta sprawa. O nasza główna bohaterka, nastoletnia Aria, udaje się do swojej babci, która mieszka w takiej, no właściwie miasteczku, wsi w Kalifornii. A w związku z tym upada cały jej plan dotyczący tego, jak ona to lato chciała spędzić, bo już był umówiony wyjazd z koleżankami, ze znajomymi. Właściwie plan na całe to długie lato, które miało być ich ostatnim latem przed pójściem na studia, przed tym rozdzieleniem się, tak, gdzie wszyscy rozjeżdżają się na różne uczelnie. Więc takie zwieńczenie nastoletniego młodzieńczego życia, można powiedzieć. Dokładnie, więc to w ogóle upadło. Także jak się domyślacie, Aria no nie jest specjalnie zadowolona z tego faktu. Mm. Jest trochę przygaszona, jest trochę bierna, nie bardzo wie, co ma robić, mimo że z babcią ma kontakt, no generalnie bardzo dobry. I sama ta mieścina jest dosyć malownicza, natomiast też mała, więc nie ma tam jakoś specjalnie dużo zajęć, a ma też w pamięci to, co wydarzyło się przed wyjazdem i co właściwie spowodowało to, że ona się w tej Kalifornii znalazła. Bowiem tutaj dochodzi do takiej sytuacji, którą gdzieś tam poznajemy w trakcie fabuły. Nawet nie wiem, czy ona jest tutaj w sumie, no nie ma jej tutaj na blerbie, więc może my też nie będziemy tego zdradzać. Natomiast no, jest jakiś powód, dla którego rodzina wysyłają do babci, a nie na ten wyjazd ze znajomymi. Po prostu dzieje się pewnego rodzaju fuck up i to nawet jakby ofiarą tego fuck upu jest sama Aria, tak? I jakby dzieje się, że taka rzecz, która bardzo wpływa na jej socjalne postrzeganie, na ją jako element właśnie jakiś tam, wiecie, koleżeński, na to jak patrzą na nią przyjaciele, znajomi, rodzice też tych znajomych. No i generalnie przez to jej reputacja trochę siada. No i też dlatego na przykład rodzice jednej z jej przyjaciółek stwierdzają, że no, bo tak w sumie trochę nie ma jak, żebyś ty z nami pojechała, wink, wink. To wcale nie chodzi o to, jakie ploty chodzą, i wiecie, co się o niej mówi gdzieś tam w kuluarach i tak dalej. No generalnie sytuacja jest niezbyt ciekawa. Ja też wyjeżdżam właśnie do dziadków, do babci z taką myślą, że nie dosyć, że na chacie jest nieciekawie, to jeszcze utyka tutaj, a miało być tak pięknie, więc generalnie smutno. Tak. Sadness, sorrows. Dokładnie, dokładnie. Natomiast babcia Ari jest generalnie dosyć ciekawą postacią, ponieważ jest tak naprawdę artystką.
związaną z malarstwem, z rzeźbą, z instalacją. Oczywiście zdjęciem ze względu też na swój wiek jest już w tym momencie bardziej też mentorką, taką ikoną, wiecie, osobą, na którą się patrzy i się wzorujesz na... To jest, wiecie, ten moment, kiedy jak ona jest gościnią jakiegoś wernisażu, to wszyscy, przyszła, wow, fajnie, to podziw budzi, no nie? Więc ona jest dosyć rozpoznawalna i też jej prace są dosyć doceniane. Tak, natomiast generalnie wiedzie dosyć samotny żywot. Jakiś czas temu pochowała swojego męża, mieszka samotnie i jedyną osobą, którą ma koło siebie tak na co dzień, jest Steph. Czyli taka już dwudziestokilkuletnia dziewczyna, która pracuje u niej w ogrodzie głównie. Natomiast jest też trochę taką, towarzyszką, kot stuknął statyw, towarzyszką, pomocą, taką osobą, z którą babcia Ari ma jakiś kontakt względnie na co dzień, więc nie jest tak kompletnie wyizolowana. Zakupy wniesie na pierwsze piętro, czasem śmieci wyniesie, zadzwoni zapytać, jak tam dzionek mija, taka miła sąsiadka generalnie, to jest taki vibe, ale głównie pomaga jej w ogrodzie, no i czasem jakieś tam drobne prace, które gdzieś tam właśnie zostanie poproszona, to rzeczywiście wykona. No i dochodzimy do tego momentu, kiedy Aria, przyjeżdżając do babci, oczywiście Steph poznaje, no i też jakby wiecie, próbuje się wkręcić w ten nowy rytm życia, bo jednak tutaj czas troszkę inaczej płynie, są też wakacje, więc też tutaj ma dużo okazji na to, żeby ten kontakt z babcią jeszcze bardziej pogłębić i na przykład też zapoznać się z pracami swojego dziadka, który był astronomem, był naukowcem, wykładowcą, no generalnie umysłem ścisłym. W przeciwieństwie do babci, więc widzicie, że to jest takie cudowne połączenie właśnie ścisłowca z artystką. Dokładnie. Więc to mnie w ogóle, podoba mi się zawsze takie połączenie, to jest mega cool. Więc ja próbuję złapać ten nowy rytm życia właśnie z babcią. No i tutaj dzieją się rzeczy, jak się domyślacie, Steph jest tutaj wspomniana nie bez powodu. Steph robi na Ari wielkie wrażenie, ona i też grono jej przyjaciół. No bo jedynym tak naprawdę, można powiedzieć, kontaktem z rzeczywistością i z jakimś życiem takim bardziej rozrywkowym dla Ari jest właśnie Steph i jej koleżanki, tak? Jej znajomi. Tak. I Steph trochę to zauważa, też jest starsza od Ari, w związku z czym ma do pewnych kwestii pewien dystans i też jest bardzo dobrą obserwatorką. I ona też tak chodzi trochę w tej relacji na zasadzie, ty, młoda, a chcesz z nami pójść na przykład, nie wiem, na żarcie jakieś, coś ten, może wyskoczymy na miasto, albo coś takiego, bo jak widzi, dostrzega młodą, zagubioną, ewidentnie dosyć nieszczęśliwą dziewczynę, która ma takie, lato z babcią, no nie, więc ma takie, dobra, dawaj z nami, jakby będzie cool. Tak, ona trochę wchodzi w rolę, można powiedzieć, trochę starszej siostry. Tak. I ta relacja ma oczywiście, jak się domyślacie, dla tej fabuły ogromne znaczenie, bo to nie będzie tylko siostrzeńska relacja między Steph i Arią, a przynajmniej Aria z początku będzie chciała, albo nawet nie tyle co chciała, co będzie marzyła o tym, żeby ona miała troszeczkę inny charakter. No ale co tam się dalej w związku z tym dzieje, no to już musicie odkryć samodzielnie w trakcie lektury. No i co? Generalnie to, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to jest takie skojarzenie, które przyszło mi dosyć szybko do głowy w trakcie lektury tej książki. Ja nie wiem, trochę pisałam o tym na Instagramie, więc nie wiem tak w 100%, czy ono jest akuratne, bo też te książki traktują o trochę innych rzeczach, ale z drugiej strony mają sporo punktów jakby takich wspólnych. I mam tutaj na myśli Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai. I oczywiście książka Rebeki Makkai, która swoją drogą we wrześniu będzie w Łodzi, więc polecam się zainteresować tym, bo będzie można podejść na spotkanie z nią prowadzone przez Annę Dziewit-Meller. Także ciekawa sprawa. Natomiast wracając już, Wierzyliśmy jak nikt jest książką, która traktuje przede wszystkim o bardzo konkretnym wycinku czasu w historii Stanów Zjednoczonych, czyli o tej epidemii AIDS. I mówię epidemii nawet nie tylko w kontekście tego, jak ta choroba rozprzestrzenia się po Stanach, a także później w Europie i nie tylko. Natomiast epidemia ma też bardzo konkretne konotacje i ona obrosła pewnym mitem, ta choroba sama w sobie. Tak. O czym też między innymi w ogóle swoją drogą pisze Susan Sontag w swoim tekście. To już bardziej chodzi nawet nie o taki, powiedziałabym, biologiczny aspekt jakby tej epidemii, tylko nawet też psychologiczno-społeczny. Tak, dokładnie. I oczywiście tam wątki queerowe u Makkai są bardzo ważne, bo jest to oczywiście przez ten mit,
AIDS i HIV. Jest to choroba kojarząca się konkretnie z, wiesz, z parami jednopłciowymi na przykład. Tak. I to było jednoznaczne w tamtym czasie. I tutaj oczywiście wątki queerowe również mamy. AIDS nie występuje tutaj jako element fabularny, natomiast to jest to, o czym traktują też obie te książki, to jest społeczność. Sztuka, społeczność, to jak nas postrzegają i to jak potrafią nas wykluczyć. No to chyba właśnie my kontra oni, tak? To jest zamknięte zbiorowości w jakimś stopniu. Też takie wątki dotyczące opowieści, to znaczy opowieści jako takiej życiowej narracji, która nie tylko jest zamknięta w książce, w filmie, w sztuce, tylko opowieść jako życie trochę pewnego rodzaju i to jak zmienia pewne rzeczy czas. I jak zmieniamy perspektywę ze względu na no, różne aspekty tego, co się w trakcie tej opowieści dzieje i czym te opowieści się stają właśnie po czasie, tak? No bo jeżeli czytacie dużo, albo na przykład sięgacie po książki Victoria Schwab, to on jest też taki element, który ona często porusza, czyli to, że w gruncie rzeczy nasze wspomnienia i my sami jesteśmy pewnego rodzaju opowieściami, no bo czymże jesteśmy po tym, na przykład jak umieramy, tak? Tak. Wspomnieniem i opowieścią. I o tym też jest Rozproszone światło. I w ogóle jakby spektrum takich wątków, można powiedzieć, tak, o tym, o czym ta książka jest, jest generalnie dosyć szeroki, tak, jak widzicie, bo nie wiem, ile jesteśmy minut w segmencie pofabularnym, pewnie niewiele, a tu już się bardzo dużo elementów pojawiło z tego. I ta sztuka, która jest też takim trochę metawątkiem tutaj na dobrą sprawę. To jest sprawę. W ogóle to, co mnie bardzo jakoś tak ujęło, bo jakby paradoksalnie można powiedzieć, że nie ma na przykład takich, wiecie, wielu wątków w cyklu, nie wiem, idziemy na jakąś wystawę, coś, chodzi mi o to, że nie ma tak, wiecie, że co drugi raz idziemy na wystawę, są jakieś wielkie dywagacje, to nie jest takie natężenie jakby... Dysputy na temat sztuki, tak, to jej jest natury. Tak jak Tajemna Historia no, siedzą i o Grecy gadają na przykład na co drugiej stronie, tylko to jest tak, że ona jest jakby jednocześnie tłem i troszkę bohaterką też tej historii. I to skojarzenie właśnie tej społeczności queerowej, która jest jednocześnie tak bardzo artystyczna, tak bardzo kolorowa, ekspresyjna, twórcza i tak dalej, to buduje tak potężny efekt, że jakby wow, w sensie czułam się bardzo otulona tym aspektem, właśnie tą taką otwartością, tym takim upodobaniem piękna, jakby też docenianiem tego, że tak naprawdę sztuka znajduje się w każdym z nas i do tego mamy tą babcię, która cały czas tworzy, ona wiecie, odnajduje właśnie te typowo ścisłe elementy pracy swojego męża, dziadka Ari i stworzy z niej sztukę, coś właśnie artystycznego, co teoretycznie jest ścisłe, co opiera się na cyferkach, na faktach, a sztuki nie da się tak, wiecie, pojmować właśnie w ten sposób. One zawsze jest subiektywne, gdzieś się wymyka tym ramom, a jednak te nauki ścisłe zawsze są w jakichś ramach. Więc sztuki jest naprawdę dużo, ale tak jak mówię, ona jest tłem i jednocześnie bohaterką troszkę, taką długoplanową. Tak. Więc to naprawdę porywa i w ogóle pięknie się o tym czyta, bo też Melinda Jo bardzo ładnie, bardzo ładnie o niej pisze. Ona Jezu, ona w ogóle ma wspaniały styl, tak, wiesz? Bardzo jednocześnie artystyczny, ale też prosty, wiesz? Tak. Totalnie przemawiający do ciebie tak... Tak, on cię tak bierze pod włos, wiesz, tak podchodzi, ma takie, zobacz. No, wiesz, tak jest. Obie te książki, to znaczy zarówno Rozproszone światło, jak i Wierzyliśmy jak nikt, mnie osobiście zawsze kojarzą się z ogromną nostalgią. Jest w nich coś nostalgicznego, tak. Czego nie jestem w stanie do końca opisać, jest to bardzo subiektywne wrażenie. Natomiast to poczucie nostalgii jest tutaj bardzo mocne i to chyba było głównym aspektem tego, dlaczego ja te książki ze sobą skojarzyłam jakoś w pierwszej kolejności. Więc nie jestem wam w stanie dokładnie wyłożyć, jak to działa i o co tu chodzi. To jest po prostu vibe. To jest vibe. To jest pewnego rodzaju vibe tej książki. No i oczywiście jest to powieść o dorastaniu, tak najzwyczajniej w świecie, ale takim dorastaniu bardzo, powiedziałabym, wręcz metafizycznym momentami. To jest ten etap dorastania, kiedy orientujesz się, że życie teoretycznie jest na wyciągnięcie twoich rąk i możesz jakby osiągnąć wszystko, co chcesz, ale też dociera do ciebie ten aspekt tego, że życie jest cholernie trudnym taskiem do wykonania. I że też nie wszystko idzie po twoje myśli, ale to dobrze. Że jakby wiecie, trzeba przejść przez te takie pewne punkty zwrotne, które mimo, że teraz bolą, to w przyszłości na nie spojrzymy z takiego pewnego rodzaju właśnie nostalgią i jakoś tak się do nich uśmiechniemy, będziemy miały takie... To były czasy i nie żałujecie, że one minęły, po prostu akceptujecie to, że one minęły. Więc też tak samo jakby mamy też ten aspekt w ogóle tych najdłuższych wakacji w życiu, tak? Tych takich właśnie przełomowych wakacji, więc ta ulotność tych wakacji, tych pięknych chwil dodatkowo dodaje tutaj, wiecie, kolory tutaj tej całej otoczce właśnie nostalgicznej. Więc jakby generalnie raczej chwyta za serduszko i tak wiecie, może nie przytula, ale poklepuje.
Wiesz, to też jest jakby to, co jest w ogóle ważne w wątku Ari stricte jako takim, w tym wewnątrz tego, tej szuflady o dorastaniu, to jest to, że wiesz, ona jakby sama musi przed sobą się rzeczywiście dowiedzieć, kim jest i za kogo się uważa, a co za tym idzie, ona ma tutaj często na przestrzeni całej tej książki taką refleksję właśnie na temat tego, że dobra, skoro odkrywam coś o sobie, jakieś cechy, których nie zauważałam wcześniej, albo które gdzieś może tłumiłam, nie pozwalałam sobie tak do końca ich odkryć, to czy to wszystko, co było wcześniej, było kłamstwem, nie? Czy ja oszukiwałam moich przyjaciół, czy oszukiwałam siebie, moich rodziców? Czy zasadniczo ta moja opowieść była fałszywa? I właśnie też Steph, jako ta starsza siostra, ta przewodniczka, ta osoba, która tak straszliwie imponuje Ari, wiesz, jest też tą osobą właśnie, która jej mówi, no nie, że ten proces jest całkowicie naturalny i jest trudny i możesz go nie rozumieć i on jest totalnie losowy momentami. Że to nie jest tak, że teraz dotarłaś do celu idąc złą drogą, to jest troszkę tak, że ty cały czas na tej drodze się znajdujesz i cel jest dopiero przed tobą. Tak, nie? I wiesz, i to pytanie właśnie, kim ja jestem i co za tym idzie, jak mnie widzą inni i czy oni mnie widzą taką, jaką ja siebie widzę, albo która wersja mnie jest prawdziwa, właśnie tą, którą ja wiem, że jestem. I skoro teraz właśnie to odkryłam, to jak powinnam to wyrazić? Jakimi słowami i za pomocą jakich metod? Czy to ta wersja mnie, o której mówią wszyscy, jest prawdziwa, tak? Czyje postrzeganie jest istotniejsze? Moje na siebie, czy innych na mnie? To z zewnątrz, to bardziej obiektywne, w cudzysłowie. Jak wiemy, wszystko w świecie jest subiektywne, więc you know. Ale faktycznie jest taki moment i zresztą ja też kiedyś miałam taką refleksję, nie? Że na przykład, kiedy wiesz, twoi znajomi mówią, opisują ciebie w zupełnie inny sposób, niż ty siebie byś opisała, nie? No. I wtedy następuje to takie zderzenie tych opinii i masz takie, okej, czyli co jest prawdą tak naprawdę, nie? I to też jest tutaj. Więc wydaje mi się, że trzeba być w ogóle szalenie dobrym obserwatorem i taką osobą niezwykle wrażliwą, żeby móc taki konflikt opisać. I to jest właśnie sztuka, którą Malinda Lowe z kolei przedstawia nam, wam, czytelnikom. I to jest strasznie cool. To na mnie w ogóle robiło ogromne wrażenie. I pamiętam, że jak przeczytałam tę książkę, to miałam takie, kurde, no to jedziemy z tą ostatnią nocą, nie? To aż się prosiło po tej lekturze, żeby po nią sięgnąć, bo faktycznie no ona jest zupełnie inna niż bardzo wiele young adultów, które czytałyśmy. Jest szalenie mądre też, bo ona ma, można powiedzieć, że teoretycznie jak się tak myśli o tym, to mogą być bardzo takie sztampowe, wiecie, wartości, ale jednak taka myśl, że jakby czasami na naszej drodze pojawiają się osoby, które po prostu były przeznaczone do tego, żeby się pojawić i coś w naszym życiu zmienić, a potem odejść, jest absolutnie normalne, jest przykre, jest smutne, ale jest częścią życia. I to, że w ogóle życie się zmienia i to, jak my siebie postrzegamy, jak świat nas postrzega, jest absolutnie naturalne, to jakby kim jesteśmy, przez co przechodzimy i po prostu dokąd zmierzamy troszkę, to są takie sztampowe elementy. Ale wiesz, to weź pod uwagę, że to wszystko, o czym my mówimy, równie dobrze mogłoby być opisane w powieści nietargetowanej dla młodzieży. Tak, absolutnie. To są takie pytania, z którymi mierzymy się wszyscy, nie? Że faktycznie w tym okresie dojrzewania one są bardzo mocno zintensyfikowane i rzeczywiście gdzieś ta rozkmina na temat tego, kim ja tak naprawdę jestem. Ona się zazębia i nagromadza w tym etapie życia. I dopiero gdzieś później, jak już sobie odpowiesz na pewne pytania, to się pewne rzeczy się tak rozprostowują, nie? Nie zmienia to faktu, że bardzo wiele z tych wątków występuje w powieściach właśnie przeznaczonych dla dorosłych, tak? No ja myślę, że to skojarzenie zwierzyliśmy jak nikt, który nie jest powieścią młodzieżową przecież, a która też jest tak bardzo popularna między innymi na Bookstagramie, w ogóle w bookmediach, tak? Adrian Tomczyk o tym też mówił, że był zaskoczony, jak wiele osób młodych na Instagramie mówiło o tej powieści i jak też to ją wybiło w pewnym sensie. Jest, no nieprzypadkowe jest to skojarzenie, mam wrażenie. Mam nadzieję przynajmniej, że ja się zgadzam. Myślę, że absolutnie tak. Jest dobry. To jest po prostu młodsza siostra, wierzyliśmy jak nie. Tak, nie? Tak. Że jak najpierw przyszedł rozproszone światło, to potem możesz kiedyś sobie sięgnąć po tą Mekai i dostaniesz coś podobnego na przykład, tylko możesz dorastać z tymi książkami. Tak, ona po prostu Mekai jest cięższa. Troszkę. Oczywiście, a jest o wiele smutniejsza. I chociaż tutaj nie powiedziałabym, że jest jakoś wybitnie, wiesz, jakby no nie. Ale no takie jest życie, to nie zawsze jest kolorowo. No nie, no w ogóle znakomita jest ta powieść. Jeszcze mamy Right Place, Wrong Time moment. Tak, i wiesz, to co w ogóle jest chyba to nie będzie spoiler, ale szykujcie się na to, że zasadniczo
tutaj nie mamy takiego... Ona ma trochę zakończenie w stylu Ofelii mimo wszystko. Mhm. Że to nie jest taki stricte happy ending. To nie jest sad ending. On jest... Ale wiesz, ono... Jest. Ono jest do pewnego stopnia, rozumiesz, dlaczego ta historia się kończy tak, a nie inaczej i że w pewnych aspektach ono jest szczęśliwe, to nie? Troszkę jak ale ono nie jest sztampowo szczęśliwe. To troszkę jak z Królestwem Kanciarzy, jakby może nie jest to perfekcyjne, ale wiesz, że inaczej być nie mogło. Tak? No, inaczej być nie mogło po prostu. No. I akceptujesz je takim, jakim jest, że jest słodko-gorzkie po prostu. I mi się ono bardzo podoba. Mhm. Jest bardzo dojrzałe. Bardzo dojrzałe, tak. No, tak. Tak. No to tak. Jest. Absolutnie tak. No słuchajcie, wow, fajnie. Myślę, że to jest film, który zaczyna naszą przygodę z Melindą i z jej historiami, bo rzeczywiście jest na co polować, jest na co patrzeć i jest czego szukać w tych książkach. A jak są rzeczy do odnajdywania w książkach, to my oczywiście jesteśmy pierwsze do tego, żeby wziąć łopatkę i pogrzebać, jakby znacie nas. Więc dajcie znać, czy czytaliście właśnie poprzednią książkę autorki i co sądzicie, czy po wysłuchaniu tej recenzji na przykład dostrzegacie pewne podobieństwa z debiutem, jakby z debiutem? To chyba nie był debiut. Okej, to jest po prostu z poprzednią historią. Na pewno jest jakby Ostatnia noc jest najbardziej znaną powieścią. Okej. I taką najczęściej nagradzaną, to na pewno. Okej, dobra. Więc może nie z debiutem, ale debiutem w Polsce. O, nazwijmy to tak. W Polsce ona wyszła jako pierwsza. I po prostu dajcie znać, czy w takim razie, jeżeli jesteśmy takimi wielkimi, dumnymi matkami chrzestnymi Rozproszonego Światła, to czy właśnie Ostatnie noce w klubie Telegraf również by nam siadło. I oczywiście dawajcie znać. Do zobaczenia następnym razem. Pa!